temat Heda dzisiaj jest, jest filmik, jak sobie przeglądniemy mój zeszyt. I jestem teraz tutaj w potoczku i będziemy sobie tutaj przeglądać mój stary szkicownik. A teraz wy pomyślcie jakieś życzenie, a ja rzucę za was ten kamień i oby się to życzenie spełniło. Pomyślcie, macie na to 10 sekund, a to jedzie. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. I teraz rzucam i oby się spełniło. Mam taką deskę z unicorna i na nią sobie usiadnę i będziemy przeglądać mój szkicownik. Oczywiście jak byłam mała, to byłam głupia, więc musimy od tej... Dobra, oczywiście musiałam być głupia, no i na odwrót sobie rysowałam. A tutaj mamy takie brzydkie oko, brzydkie. Brzydką żabkę, taką żabkę, która mi się nawet podoba. To brzydkie. To może być... W ogóle jak miałam... Wtedy lubiłam koty. Dobra, sorry za moją babcię. O, mi to dobrze. Tutaj mamy świnkę. Tutaj kolejnego kota. Tutaj molang. Tutaj nie wiem, co to jest. To jest kolejny kot, kolejny koty. Kolejny kot. Takie oczko, ale troszeczkę lepsze. Tutaj mamy Simbę. Tutaj jest obrazek mojego taty i tutaj również obrazek Cichej Polany. Tutaj nie miałam pomysłu, co zrobić, więc narysowałam Robloxa. Tutaj jest taka dziewczyna. Tutaj jest wierszyk dla mamy. Choć czas bardzo szybko mija, niech ci szczęście wiecznie sprzyja. Zawsze miałam cię przy sobie, dziś odwdzięczyć się chcę tobie. Za twoją miłość, opiekę i wsparcie dziękuję szczerze i otwarcie. Przyjmij moje życzenia, kocham cię. No ja wtedy z 7 lat, jak to pisałam. To takie pismo. To jest duszek. To jest Hello Kitty. Jakby no, mój styl się o wiele lepiej poprawił. Tutaj mamy taki, to już było 8 chyba. Już miałam tak 8-9 lat chyba. Tutaj nie zwracałam na to uwagi. To był, wtedy miałam 7 lat. Nie wiedziałam, co to znaczy. A teraz się niestety dowiedziałam. To jest jakaś babka, znaczy jakaś dziewczyna. To jest oko, które jest takie troszeczkę mniejsze. I tutaj się mój progres troszeczkę zmienił w rysowaniu oczów. Ale troszeczkę się tutaj pogorszyło, bo te rzęsy są takie jakby brzydkie. Tutaj miałam przez 7 lat. Tutaj jest Dinuś. I więcej tutaj rzeczy nie ma, ale tutaj jest na pianinie jak zagrać 100 lat, tutaj jest jak zagrać maskotek na płotek, ale to umiem na pamięć, która się uczyłam. Tutaj robiłam takie, że to było dzisiaj to rysowałam i że robiłam jakieś takie kropki tym czarnym pisakiem, czy co to jest, no i powstawały z tego takie rzeczy. A jeszcze coś tam było tutaj. Czekajcie, muszę to znaleźć. O. I to jest moja fanka. Bożena Kosiewicz 20, czyli Paulin 7-3 ze Snapa. I bardzo ją pozdrawiam, bo jest to moja fanka. I tutaj ją rysowałam wraz z moją babcią. I jeszcze tutaj jest magiczne słowo. Znaczy, no nie magiczne, tylko właściwie to jest moja fobia. Entomofobia, mam też arnachofobia, ale no. Dobra, jak chcecie zobaczyć moje inne szkicowniki, to możecie dać łapeczki w górę. XD. Jakiś Chica Buena jechał. Dobra, bajo!